Witam Was bardzo serdecznie. Powiem Wam, że wcześniej miałem praktycznie zerową motywację do tego, żeby nagrywać, ze względu na to, że napotkałem na tamten błąd w grze. Jednakże, wertując dalej po internecie, zobaczyłem, że to nie jest właściwie wina teksturpaka, że nie można wpisać Marwina. No bo tak, tutaj Marwin pomoże mi. Dobra, czekajcie, bo mam jeszcze w menadżerze. Ojeju, gdzie to jest? Menadżer plików. Pobrane w telefonie. To nie to, to jest preset jakiś. Więcej otwórz w przeglądarkę internetową. Okej. Stój! Już ty w ty... A dla... To też jest bug. Bo... Masz co? On nie powinien sprawiać mi żadnych problemów z przejściem do... Będzie jeszcze gorzej. Do miasta. No nie powinien. Nie powinien żadnych problemów mi stwarzać. Dobra. Chodzi mi o to, że wcześniej miałem błąd z kupcami, a raczej rzemieślnikami w głównym, znaczy w głównym mieście. No na tej głównej ulicy, jak się idzie od Xerdasa. Chodzi tu o Harada, Matea i tak dalej, że nie chcą ze mną rozmawiać. Błąd naprawimy. Jest godzina 17:13. Jak poszliśmy dalej do Lorda Andre, się okazało, że musimy zapłacić jakąś grzywnę. Wiecie, ja nie rozrabiałem. Chwilka. Wybaczcie, troszkę jestem rozkojarzony. Dobra, ale okazało się dalej, wertując internet, że da się jednak tego Marwina wpisać. Chodzi mi o to, że no wiecie, ja teraz nie mam nawet fizycznych opcji, żeby zdobyć te 750 golda grzywny, które muszę zapłacić za błąd. Były osoby, które musiały zapłacić nawet 6 tysięcy. No szkoda, żebym ja to płacił, gdyż nie jest to wina moja, dlatego po prostu spożytkujemy się troszeczkę, że tak powiem, internetem. Błąd z kupcami. Może napiszemy bug. Bug. Tak nazwiemy nasz odcinek. Dobra. I z Marwina możemy skorzystać. Klawisz pauzy. Który to jest klawisz pauzy? Pauzy. To jest pauza. To nie jest pauza. Tak? Ustawienia. Pauza break. Mapa X. Działanie. Dziennik, reset ustawień, AST sterowanie, łowienie ryb, co kurwa, otwieranie zamków zręcznością, shift Y, zrzut ekranu, księga przepisów, łowienie ryb, zbój wskrzeszenia. A pierdziel. Czekajcie. Gówno zadziałało. Że tak powiem. Nawet nie wiem, który to jest przycisk pauzy.
Break, break. Czy jest kurwa? Nie ma takiego przycisku jak break. To nie, backspace nie. Ponoć break. To nie jest break. To jest skok. ZX. Okej. Okay. Stalowy pręt. No dobra, to umiemy. Tak. Q, E, to nie. R, T, W, Y. No mi by się wydawało, że to by powinno... No tu też jest pauza. Kurde. I jak ja to zrobię? Nie mam lampy. Jak ja to zrobię? I jak ja to zrobię? Nie mam tego. To jak ja mogę to zrobić? Chyba trzeba będzie bardziej zresearchować temat. Myślałem, że wiem jak to zrobić. Kurde, zaraz wracam. Jestem znowu. Okej, wszystko wiem. To jest ogólnie troszeczkę, że tak powiem, zawiły temat. Na klawiaturze powinniście mieć klawisz pause break. Albo jeśli go nie macie, to macie większy problem. Ja go mam w górnym prawym rogu klawiatury. To jest klawisz pause break. Twórcy returninga widocznie poblokowali kody. Nie wiem, czemu to miało służyć. Ale ja muszę to zrobić. Dobra. I wpisujemy Marvin. I on siedzi. I nie mogę stać. Wow, wyjebało. Wyjebało mi grę. Ludziom też wypierdalało grę. I co, ja mam Marvina już? Jak wstać teraz? Ja pierdolę. Dobra, trzeba wpisać kod na złoto, bo potrzebuję tego. Insert it se gold pocket 100. No dobra. I jak teraz stać? Też dobry, też dobry. Kurwa, przerwę sobie zrobił. Pierdolę. Kurwa mać. Nie wiem jak stać. Okej. Dobra, potrzebuję więcej tego. Bo potrzebuję jeszcze insert it se gold pocket 100. O kurwa. Ja pierdolę, insert it se gold pocket 100. Insert it se gold pocket 100. Dobra, i teraz ponoć jest taki myk, kurwa, to jest w ogóle popierdolone wszystkie. Dobra, jeśli nie używasz klawisza pause, to robisz to drugim sposobem, jak większość już zrobi jeszcze i czekasz aż bez usiądzie. Pisujesz Marvin i otwierasz okno konsoli, przyzywasz przedmioty i teraz piszesz w konsoli. Save game. Save game. Zapisywanie. Gra zapisze się na pierwszym. Włączasz grę do pulpitu, odpalasz na nowo. No tak, żeby Marvina wypierdolić. Dobra, zapiszemy sobie tutaj jako R82, bo sobie nagrania zapisuję. Odpalamy returninga. Ogólnie jego powinno się odpalać tylko i wyłącznie z tej ikonki, którą wam wyrzucię na pulpicie. Ponoć, no chyba przez tego modplayera nie da rady. To wszystko jest popierdolone.
W sumie mogłem jakąś kopię zapasową zrobić tego save'a. A, już myślałem, że wpadłem z tekstury. Dobra, mam trzy mieszki. To wszystko jest po to, żeby naprawić grę. Dobra, widzę, że jednak trochę mnie czeka. Zabawy. Marvin. Insert it. Dobra, to już wiemy. Przeglądarka. It se gold pocket. I co mogę tu wpisać? Może dowolną ilość? 500? 500? It se gold pocket. 100? Nie. Insert it se gold pocket. 100. Insert it se gold pocket 100. Insert it se gold pocket 100. Wiecie co jest najlepsze? Że nie ma tutaj 100 golda. Nie myślcie sobie, że ja celowo coś tam. Dobra, save game. Że ja celowo jakby próbuję oszukiwać tutaj was. Dobra, wczytaj grę. Ale kurwa, popierprzone to wszystko tu jest. Są ludzie, którzy na YouTubie właśnie potworzyli jakieś tam poradniki, w sensie w plikach tekstowych, w jaki sposób można używać Marvina i tak dalej. Dobra. Skórzany miesio, skórzany miesio, skórzany miesio, skórzany miesio. 230 golda mam. Trochę mi to 75 nagle dostaje. The fuck. Dobra, jeszcze trochę trzeba mi. Pause break. Marvin. Insert it se gold pocket 100. Insert it se gold pocket 100. Insert it se gold pocket 100. Insert it se gold pocket. Kurde, insert it se gold pocket 100. Save game. Wywalamy grę, bo chyba nie da się zrobić B42B, tak jak normalnie dało się robić w Gothiku. Ale wiecie co jest najgorsze? No, że właśnie ludzie, którzy na przykład robią machinimę i tak dalej, no to dla nich jest to właściwie najbardziej utrudnione. Nie wiem, czy jakbym kliknął F8, to w sumie nie mógłbym na bieżąco wstać. Dobra. 605. 755. Dobra, to tego nie podnoszę. Zapiszmy grę na drugim save'ie. Tak, 750 potrzebowałem, prawda? No to 5 golda nieuczciwie zdobyłem, bo w sumie tyle nie miałem. Przyszedłeś, żeby zapłacić grzywnę? Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze. Dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy się o tym dowiedzieli. W pewnym stopniu poprawi to twoją reputację. Super. Dobra, niech ten mieszek sobie tutaj leży. On chyba nikomu nie będzie zawadzał. Jakbym w przyszłości miał jeszcze takie problemy, myślę, że coś takiego jest nieuniknione, to będziemy musieli sobie po prostu respawnować taką ilość złota, aby no to grzywny płacić, bo tutaj tak właściwie no słyszałem, że ludzie mieli problem z tym, jak zabijali tych od Kavalorna.
No i dobra, jest teraz chwila prawdy. Czy rzemieślnicy będą chcieli z nami rozmawiać, czy będę mógł dalej, powiedzmy, zostać obywatelem miasta, czy będę mógł zostać czeladnikiem i tak dalej, czy mogę dać zioła dla Konstantino i zdobyć 50... Ja skazał włon! Что тебе нужно? Эй! Ты чего здесь забыл? Направда? Nigdy więcej nie powstanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Byłem przekonany, o Boże, ale wiecie, co jest najgorsze, że ja właśnie tracę teraz czas, którego mógłbym normalnie się świetnie bawić w tej modyfikacji, zostać czarnikiem. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis, na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena. Co ja mam dalej zrobić? Ja cały czas myślałem, że to wszystko... Jestem gotów wstąpić do straży. Możliwe, ale nie jesteś obywatelem miasta, a ja mam swoje rozkazy. Мне нужно пройти к заключенным. Хорошо, можешь это сделать. Но помни, если ты попытаешься открыть решетку, я подниму тревогу. Czego mogę się spodziewać w straży? Postawmy sprawę jasno. Bycie członkiem straży nie oznacza, że przez cały dzień można włóczyć się w mundurze po mieście. To brudna, a czasem nawet krwawa robota. Kiedy będziesz jednym z nas, czeka cię sporo pracy. Ale warto. Może pewnego dnia oprócz zapłaty będziesz miał okazję zostać jednym ze świętych wojowników Innosa. Mhm. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z jego ludzi. O co chodzi? Chodzi o święty artefakt. Oko Innosa. Oko Innosa. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Ale to jeszcze nic nie znaczy. Jeśli naprawdę istnieje artefakt o takiej nazwie, będą o nim wiedzieć tylko najważniejsi przedstawiciele naszego zakonu. Dlatego muszę porozmawiać z samym Lordem Hagenem. Lord Hagen przyjmuje tylko Palladynów albo tych, którzy są na ich służbie. Marnowanie czasu z prostymi ludźmi jest poniżej jego godności. Mhm. Co do tych zaginionych? Odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie. Będę musiał poczytać więcej na temat... No, na temat tego, że mistrzowie nie chcą z nami rozmawiać. Jedni ludzie mówili, że ten Pablo może nam jakoś pomóc. O Jezus. Nie podoba mi się to wszystko. Bo tak to wiecie, mógłbym... Być czelnikiem u Bospera, mógłbym sobie jakiś miecz wykuć, czy cokolwiek. No tak, to nie mogę. 6:30. Ciężko jest przespać całą noc. O 20 robi się ciemno, w sumie o 6 robi się jasno. Dobra. Tu jest mieszek mój, który wcześniej sam znalazłem. List kończy. Że prysła równowaga między ładem i chaosem i zaklął Innosa, by ten odebrał człowiekowi swą boską moc. A Innos w swej mądrości tak uczynił.
Bal Karagon. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Mhm. Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Может, я смогу как-нибудь привлечь посетителей? Каким образом? Силком, что ли, их сюда притащишь? Вирт наливает пиво совершенно бесплатно, а здесь придется за него платить. Они же, в конце концов, не полные идиоты, чтобы просто так отдавать деньги. Но ты, конечно, можешь попробовать. Ха, чем Беллер не шутит? Если у тебя получится увеличить количество посетителей в моей таверне... Я лично готов отвалить тебе три... Нет, две бочки с пивом. Договорились. Тогда можешь уже начинать готовить мое пиво. Ты... сумасшедший. Jednak не так dużo tego piwa. Miało być trzy na początku. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta. Czyli co, ja może zbierać informacje? No kurwa, no ja powinienem mieć normalnie prawo podejść do, nie wiem, kogokolwiek tutaj i powiedzieć: mordo, ja to bym w sumie może pracował dla ciebie. Co ty na to? Ty czego zdejś zabył? Ty czego? No dobra, ale to jest z Torbenem, tak? A patrzcie tutaj. A nie, to obywatel tutaj. I patrzcie, wbijamy się na chatę. I tu jest taka kobiecina, która się nazywa... Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Co słychać? Wszystko po staremu. Ale nie chcę narzekać. Okej. No to nie za ciekawie ogólnie u nas jest. Tak powiem. Co ciebie нужно? Jak wygląda sytuacja? W tej chwili panuje... Brian też z nami nie chce gadać, prawda? Aglok, что ли?
A może zróbmy takiego myka, żeby spróbować wyjść do górnego miasta i co powiedzą. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Może mógłbyś zrobić wyjątek? Co? W tym mieście panują pewne zasady. Zasady, które obejmują wszystkich bez wyjątku. Jeśli pozwolimy ci je złamać, będziemy niesprawiedliwi w stosunku do całej reszty. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Jesteś wart tyle, co brud pod paznokciem. Znikaj stąd! Zastanawiam się, czy to ma wszystko związek z tym, że ja z Lotarem nie pogadałem. Mówię... Patrzcie, drugi strażnik jakoś tak wysunięty strasznie jest. Stój! Nikt nie może wejść! Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko na potrzeby armii królewskiej. Okej. Okay. To mi nie pomaga w żaden sposób. Sprawdźmy teraz. Tak, Bosper z nami nie gada. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. On pobieżał żalować się k Lordu André. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. Rozumiem. Z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy, ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. Dobra, więcej mi nie powiesz. Ej, ciebie zdejść i siedź. Może ten pancerz? Nie masz nawet pancerza! Zabieraj się stąd! Nie wiem właśnie, czy to przez mój ubiór? Tak ludzie reagują? Się zastanawiam. W sumie. Meldor. Nikomu tego nie powtarzaj. Dobra. Jesteśmy w porcie. Dobra, ja zresearchuję temat. Dzięki za oglądanie. Do następnych.